też Przemkowi, że taki zaszczyt mnie właściwie dzisiaj spotyka i tym wszystkim wydarzeniom, które trwają w tym mieście Verba Sacra. Korzenie są ważne. Ważne. Czasami nawet bardzo pomagają. Wielokrotnie łapię się na tym, kiedy gram na scenie jakąś rolę, że nagle myślę sobie, że to jest jakaś taka, taki gest, spojrzenie, które ja znam. No i teraz dotykam takiego spojrzenia, na przykład ojca. Tadeusz Różewicz, wiersze wybrane i fragmenty kartoteki. O świcie światło rysuje węglem ziemistą twarz matki. Rozpala pod blachą ognisko domowe. Trzask szczypki, zapach zrębu żywiczny. Ogień szerzy się i huczy. Patrzę w okno, widzę niebo, w niebie słońce, wokół stoją wasze twarze, mamo, tato, wasze rysy nie będą już powtórzone. Kiedy pierwszy raz moi rodzice przyjechali do Poznania, zaprosiłem ich oczywiście do smakosza. Poszedłem, kelner przyszedł i tak mi doradza, co wybrać. Mówi, tego proszę nie wybierać. Tego też nie. Tego też nie. Ja, a co mogę? No niech pana przykład bierze to. Dobrze, wybrałem to. Kelner odszedł, a tata mi mówi tak, Wiesiek, ty chyba tu jesteś częściej niż raz w miesiącu. Kiedy ojciec mój skończył 77 lat, powiedział, dwie siekierki, jak człowiek przez nie przejdzie, to wszystko dalej w życiu pójdzie już gładko, jak po maśle. Wypiliśmy z ojcem pół litra wódki. Ja pamiętam jedno pytanie z tej naszej urodzinowej rozmowy. Tato, powiedz mi, warto jest żyć? Ojciec długo wpatrywał się w kółka dymu, które leciały z papierosa pod sufit, jakoś spojrzał na mnie i powiedział mi nagle, pewnie, że warto. Po chwili dodał, co z tobą? Wtedy zrozumiałem, że ojciec nas kochał, ale o tym nie mówi. Właściwie to nie wiem, co dalej robić. Jak się żyje, to trzeba jeszcze grać. Trzeba prowadzić kartotekę. Cyrk Pcheł wystawia dziś Hamleta. Dajcie mi spokój. Ja odchodzę. Gdzie? Na stronę. Głupi. On się upił. Dajcie mi spać. Ja mam strasznie dużo spraw. Mam dużo spraw.
do załatwienia. Różne są te sprawy, takie dziwne, skomplikowane, trudne do objęcia. Strasznie mam dużo trudnych... Wujku, jak to dobrze, wujku, że wujek mnie odwiedził. Nie ma wujek pojęcia, jak ja się cieszę. Myśmy się nie widzieli ile? 20, nie? Ile? 30 lat. Wujku. Jak go widzi wujek. To było tak. Isia mi mówiła, no nie Isia, Zosia mi mówiła, tak, że wujek był chory. To ja pomyślałam, że wujek umarł. No nie, wujku, strasznie się cieszę, że ja wujka widzę. Nie ma wujek. A dlaczego ja się cieszę? Bo wujek jest prawdziwy. Wszystko u wujka prawdziwe. Nogi prawdziwe, spodnie prawdziwe, buty prawdziwe, koszula, serce, uczucia i słowa, wujku. Prawdziwe słowa, prawdziwe. No co u mnie? A wujek zmęczony, przecież wujek z pielgrzymki, bo to 100 kilometrów, to ja zaraz wujkowi wodę do nóg przygotuję. I wodę na herbatę przegotuję. Ale niech wujek siada i niech wujek... No widzi wujek, co u mnie? No u mnie to jest bardzo, bardzo różnie. Ja mam różne sprawy do załatwienia, trudne. Jak otworzę usta, to ja bym tak łykał wszystkie arcydzieła. Tak bym łykał arcydzieła. Wszystkie, wujku, tak. No, ale niech wujek sobie moczy nogi. Ja mam jeszcze ćwiartkę wódki w lodówce i mam coś do zjedzenia. Wujku, wie wujek, bo to jest tak, jak byłem małym chłopcem, to ja zamieniałem się w konia. Tak, z rozwianą grzywą pędziłem po ulicach, po... A teraz ja nie mogę zamienić się w człowieka. Chociaż jestem zastępcą dyrektora. Wujku, jak ja bym chciał wujkowi rozkopać ziemię, wygrzebać parę ziemniaków i upiec wujkowi. Bo ziemniaki są powleczone szorstką łupiną, ale w środku są białe, pachnące, sypkie. Wujku, jak ja bym chciał mieć na własność swoją jabłonkę z kwiatkami, listkami. Ja już tak dawno nie siedziałem w cieniu. Wujku, niech wujek sobie moczy nogi. Ja wody mam dużo. Niechże wujek w tej miednicy czuje się jak w domu. Wujku, ja nie mogę wracać. Ja już nie mogę, nie mogę wracać. No co z tego, że mama czeka? Mama czeka! No co z tego, że wiosna idzie? No wiosna idzie. Co z tego, że ptaszki śpiewają? Wujku! Ja już nie mogę wracać. Może innym razem. Z Bogiem, wujku. Czasem życie zasłania życie. Czasem góry zasłaniają góry. Trzeba więc przenieść góry. No tak, ale ja nie mam na to odpowiednich środków technicznych, ani pieniędzy, ani wiary, która przenosi góry. To nie zobaczysz tego nigdy. Wiem o tym, wiem. I dlatego piszę. Przyszli, żeby zobaczyć poetę. No i co zobaczyli? Człowieka, który zakrył sobie rękami twarz. Szkoda, że nie przyszliście jakieś 20 lat temu. Wtedy ktoś tam z tłumu powiedział, nie było nas jeszcze na świecie. Co pan robi? Nad czym pan pracuje? Powiedziałem, nic nie robię. Przez 50, no prawie 50 lat. Pracowałem bardzo ciężko na to, żeby nie robić nic. Robię nic. Ale robiąc nic, od środka mogę dokładniej się przyjrzeć tym, co wybrali działanie. No i co ja widzę? Byle jakie działanie przed byle jakim myśleniem.
byle jaki Gustaw zamienia się w byle jakiego Konrada. Byle jaki felietonista w byle jakiego moralistę. Słyszę, jak byle kto mówi byle co do byle kogo. Byle jakość objęła masy i elity. Ale to dopiero początek. Wiersz 2016 roku wybrany przez UNESCO. Tadeusza Różewicza. Poeta to na pewno ktoś. Słuchajcie głosu poety. Choćby ten głos był cienki jak włos, jak jeden włosek Julietty. Jeśli się zerwie włosek ten, to nasza nudna kula upadnie w przepaść. Czy ja wiem? Może się zbłąka w chmurach? Słyszycie? Czasem wisi coś na jednym włosku. Wisi. Dziś włoskiem tym poety głos. Słyszycie? Ktoś tam słyszy.